ty masz wrażenie, że ten program pokazał jakby 100% ciebie, taka jesteś w prawdziwym życiu? Czy gdzieś tam było kilka zaskoczeń, gdzie pomyślałaś sobie, kurczę, to nie ja? Nie, nawet nie chciałam, aby program pokazał moją taką prawdziwą twarz. Ja nie chciałam tego, nie chciałam się ujawnić, bo jestem personalnie bardzo skrytą. I tak jak wspominałam wcześniej, że ja tam troszeczkę wykreowałam sobie postać. Czyli to była poza? Tak, to była taka postać, która pomagała mi przetrwać w tym programie i grać, tak? Ja jestem bardzo specyficzną osobą. Zależy od sytuacji, prawda? Uznajmy, że poszłabym do hotelu i spotkałabym faceta, który mi się podoba. Spodobałby, tak? Więc wtedy moje postrzeganie całkowicie się zmienia. A myślisz, że właśnie oni dlatego się ciebie bali, że jakby tak jakby nie wiedzieli, czy to jest poza, czy oni mogą ci zaufać, czy jak to jest? Uczestnicy? Bo wiesz co, ja mam wrażenie, że uczestnicy cię inaczej odebrali niż widzowie, bo to, co o czym ty mówisz, że to jest swego rodzaju poza, na przykład dla mnie, ja to widziałam, bo mi się wydaje, że potem, pod koniec tego programu, kiedy ty już jakby opuszczałaś za pierwszym razem, jechałaś sobie tym samochodem, widać było, że ty jesteś bardzo wrażliwą dziewczyną, tak jest? Tak, tak, jest tak. A oni jakby tego nie widzieli. Nie. Tak, ja ukrywałam te emocje. Prawda. Płakałam, to również płakałam na setkach. Byłam z reporterem i to jest wszystko właśnie udokumentowane. Oni tego nie widzieli wcześniej, więc...